Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Zobaczcie, co ja tutaj mam za maszynę. Jestem ciekawy, co sobie teraz myślicie, do czego ten Lucek zrobił tę Panamerę? Pewnie już po miniaturce trochę wam zdradziłem. Tak jest, dzisiaj zrobimy sobie Panamerę Turbo pod offroad. Nietypowy, zupełnie nietypowy samochód pod takie sprawy. Ale tak, jest to ciekawe auto dla nas pod tym względem, że nie musimy go już sobie w ogóle tutaj tunigować. Tutaj mamy warsztat, nie trzeba go przerabiać, ma już odpowiednie statystyki do tego, aby podjąć walkę w grupie Wolne Ember. Będziemy musieli tam podjechać i ogarnąć temat. No, samochód ma napęd na 4 koła w standardzie. Generalnie podwyższony wygląda dziwnie i jest to taki bardziej rodzinny samochód, bym powiedział. Ma chyba częściowo, prawie całkowicie przeszklony dach. Nie widzimy, że tam są takie tylko przerwy, jakieś tam słupki wzmacniające są czy coś w tym dachu. I generalnie jestem ciekawy, jak ten samochód będzie się sprawował na offroadzie. No, ja bym go widział raczej jako samochód szosowy, nie offroadowy, tak na offroad ciężko. Ale zobaczcie, tutaj mamy sobie spoilerek z tyłu, który ładnie się wysuwa i tak. Zobaczcie sobie. Cyk. Nie? Także bardzo fajnie to wygląda. Kiedyś widziałem ten samochód na żywo i może nie akurat tą wersję modelową, bo ja już to dawno temu widziałem. W każdym razie pakowałem do niego jakieś większe rzeczy z tyłu do bagażnika i tam w tym bagażniku za wiele miejsca nie ma. Nie tyle co na przykład w Passacie, ale generalnie jest to ciekawe auto też i dosyć takie praktyczne, nie? W dodatku możemy dostać Porsche Panamera Turbo z silnikiem 4.8 V8 możemy dostać taki samochód i to jest chyba nawet ta wersja stąd, tylko ta, o której mówię. Tylko nie wiem, czy to akurat to, o czym mówię, jest turbo. A o czym ja mówię? A ja mówię o używanych Panamera Turbo z 2011 roku, które możecie dostać za, no myślę, że relatywnie malutkie pieniądze, bo 70 tysięcy złotych. I powtarzam, nie taką wykokszoną Panamerkę jak tutaj, ona, taka starsza Panamera troszeczkę brzydsza jest z tyłu i takie inne kształty ma, odrobinkę. Znaczy bryła jest ta sama, troszeczkę tam się różni, jeśli chodzi o takie detale. Natomiast możecie mieć takiego potwora bardziej rodzinnego, bardziej takie, chodzi mi o praktyczne auto, który można śmigać. I tutaj nie mogę pokazać wam kokpitu, ale kokpit i wnętrze tego auta jest bardzo, bardzo ekskluzywne. Naprawdę Porsche Panamera to jest ciekawy wybór dla takich może trochę bogatszych osób, które myślą sobie o rodzince. No, także myślę, że fajne auto. Tylko właśnie, ono kosztuje te 70, 80, 100 tysięcy, nie? Takie 9-letnie. Ale wiesz, do tej ceny musisz doliczyć taką początkową eksploatację, gdzie będzie trzeba jeszcze sporo pieniędzy włożyć w jakieś tam naprawy. A w Porsche Panamera, no, naprawy są dużo, dużo wyższe niż w jakimkolwiek Volkswagenie, Fordzie czy Oplu. Więc jak sobie nawet uskładacie tę kasę na taką Panamerkę, no to musicie się liczyć z ogromnymi wydatkami eksploatacji w porównaniu do innych samochodów. Chociażby jakieś tam hamulce, cokolwiek, nie? Dobra, rozgadałem się o motoryzacji, a my musimy sobie dzisiaj polecieć offroady. Mamy już tutaj pyk, o kurczę, ale się zagalopowałem. Rozgadałem się trochę, może niepotrzebnie na początek, ale jest to samochód, którym się już od dawna interesowałem i nawet myślałem, żeby zrobić taką inwestycję, że wiesz, kupię go, ale nie będę nim jeździł, tylko na przykład dam go do wypożyczalni jakiejś, żeby on generował mi jakiś zysk, nie? Ze względu właśnie na te koszty eksploatacji, które, no, jako taki samochód, który bym ja używał, trochę by mnie chyba przerażały poważnie. Już tam nie mówię o spalaniu paliwa czy coś, nie? Ale myślę, że do taki samochód jako inwestycja, że tam razem z kimś prowadzisz, powiedzmy, jakąś wypożyczalnię, albo nawet nie prowadzisz, tylko po prostu dzierżawisz komuś taki samochód, no to myślę, że to jest ciekawa sprawa, nie? Nie polecam, nie mówię wam, o, bierzcie teraz samochody i wynajmujcie, albo dajcie komuś do wynajmowania, tylko po prostu, no, kiedyś o czymś takim myślałem i się interesowałem tym samochodem.
męski świat. Chrzanić to. Myślisz, że jesteś twardy? Przetrwaj dzień na pustyni. Jesteśmy Grupa Wolne Ember. To ja się myślałem, że mam dziwny samochód na offroady, a tu proszę, 30. Leci sobie elegancko. Jaki negatyw. Dawno nikt nie miał jaj, żeby podbić do mojej ekipy. Aha. Żelazne jaja są słynne na cały szeroki świat, a zatem pewnie o mnie nie słyszałaś. Słyszałam o tobie, wymuskany pozerze. Sorry, skarbie, nie dasz rady z tą ekipą. Jestem Fate. Chcesz się ze mną zmierzyć? Musisz zaliczyć naszą próbę. Najpierw wyścig nad rzeką. Okej. Dobra, myślę, że spoko, damy radę. Jednej rzeczy tylko zapomniałem. Zapomniałem o tuningu wizualnym. Tuning osiągów mówiłem, że odpuścimy sobie. Bo tutaj mamy dosyć mocną Panamerę. Wyścig, dziewczyny. Obstawiamy, ile wytrzyma ten pozer. Ale no, tuning wizualny musimy zrobić koniecznie. Myślę, że tutaj za wiele tych opcji nie będziemy mieli, ale no, warto będzie sobie sprawdzić. Także po tym wyścigu skoczymy sobie na tuning i zobaczymy, co się uda zrobić. O kurde, i zostawili mnie z tyłu. Tylko się nie wysyp na pierwszym skoku, pozerze. Pik. No, ładnie cisną. Ładnie cisną, może być problem. A, mówiłem, że tutaj... Im, wiesz, im dalej w fabule, tym coraz trudniejsi przeciwnicy są, fajnie. Zobaczymy, czy fajnie, czy nie fajnie, no ja muszę to wygrać. Tak, jeśli chodzi o osiągi, to tutaj te części są zwykłe, bez żadnych bonusów, bez niczego, nie? Będziemy musieli oczywiście jeszcze tunik wizualny zrobić tej Panamerki. A myślę, że to fajna... Ojej. Myślę, że to fajna sprawa, żeby właśnie co odcinek inny samochód brać, nie? Bo tak... Ja na przykład wziąłem sobie kilka takich moich samochodów, które po prostu mi się podobały i zawsze brałem te samochody i innych nie wybierałem do przechodzenia fabuły. I tak właściwie nie wiadomo, jak te inne samochody jeżdżą, nie? Takie biorę nieraz dziwaki. O kurde, ale tu skrót był. O shit, chyba będę musiał powtarzać. Ale tu skróty znają, gdzie... Bo to... Ja się teraz z dziewczynami chyba ścigam, nie? Skoncentruj się na jeździe, Maki. No ej, nie idzie ich dogonić. Ty, ale cisną. Tam jest tym jednym skrótem, żebym popsuł, nie? Bo mogłem nim pojechać, to by wiesz, porobił chłopak. A teraz to na prostej lipa. Zobacz, nie mogę dogonić tych, co są z przodu. Dlaczego? Ja mam samochód taki, jak wymagany jest do tego wyścigu. Nawet trochę wyższe staty mam. Powinno pójść. To jest już ciężej. Ten sam poziom trudności, co z poprzedniego odcinka. A przeciwnicy dużo mocniejsi. Mój samochód to też taka trochę krówka, nie? W porównaniu do tych tutaj furek. Chociaż tam był Raptor. Nie no, blisko czołówki jestem. O, zobaczcie, ja mam 230, a tutaj 209 jest wymagane. Moja fura jaka teraz brudna, tuning gotowy. Przejechanie tamtego skrótu sporo mi dało. Jestem w pierwszej trójce. Ale podgonić tamtych ciężko jest bardzo. Ten samochód za mocno driftuje, ta Panamera moja, naprawdę. Jest taka ciężka do opanowania podczas tego ślizgu. No i mam za krótkie nitro. Troszeczkę. Powinno być odrobinę mocniejsze, nie? No to właśnie się ulepsza tymi takimi częściami, wiecie, którymi. Tam te różne bonusy i tak dalej. Tu na prostej, zobaczcie. Jadę teraz za BMW 30, z której się śmiałem. Nie idzie. Znaczy ja wiem, że tam BMW 30 to też w rajdach uczestniczyło, nie? Ale tak generalnie... Ciężko. Wstrzymam oddech. Patrz, kurde! Widzę, że nie obejdzie się bez chociaż jakiegoś drobnego tuningu. Poinstalujemy części z klasy 10, bo innych do tego samochodu nie mogę zainstalować, dlatego że on ma już wysoką klasę samą w sobie. I mamy tutaj części te zielone, carbon. Dajmy sobie jeszcze tutaj coś. No, na przykład coś takiego. I mamy, zobaczcie, takie części, co nam daje bonus. No nitro dalej mamy słabe, ale mamy chyba bonus do przyspieszenia, widzę, nie?
prędkość, przyspieszenie, nie wiem do czego to dało nam bonus. To powinno być chyba do przyspieszenia, tak mi się wydaje. No, skoro już tuningujemy, to chyba wypadałoby zrobić jakiś tuning wyglądu. Nie wiem, czy tu będzie za dużo, nie wiem, czy tu w ogóle będą jakieś fajne części. Bo tak, to jest taki już bardziej ekskluzywny sam. Ale ciekawy zderzak. Taki spadzisty, nie? Zobaczcie, tu jak od jakiejś korwety czy coś takiego. Samochód wygląda, jakby się uśmiechał teraz. A dajmy sobie coś takiego szalonego. Czemu nie? Tutaj mamy jeszcze... A, już nie możemy tego dać. Reflektory, pyk, przyciemnione delikatnie. Kolor oczywiście też zmienimy. Ten jest taki szpitalny, nudny, nic ciekawego, nie? Nie, no tej ławki wielkiej to nie chcę. Niech będzie to, co było. Albo coś podobnego. Błotniki. O, patrzcie, tutaj nie ma poszerzenia. Ten samochód już jest ogólnie bardzo duży. Felgi na pewno wymienimy. Są okropne. Są po prostu beznadziejne. Szerokie kapcie mamy w tej Panamerce. Ciekawe, czy będziemy mogli zwiększyć cal felgi. No, na offroady to chyba nie jest wskazane, żeby jechać na 20-calowych felgach, prawda? Ale możemy sobie dać coś takiego. Tak, może, możemy zwiększyć, no. Nie ma problemu, ale ponieważ to auto offroadowe, to sobie zmniejszę do takiej. Tarcze hamulcowe tu możemy wymienić, tego nawet tu nie będzie widać, więc nie ma problemu. Patrzcie, co tu się dzieje. Ale dziwna opona, skąd ta opona tutaj? Patrz, nie zmienia się napis, nie? A tu nagle wyskakuje taka dziwna opona, ej. Ale dziwne. To jest pierwszy samochód, który coś takiego ma. Zmieniam napis na oponie, a co się zmienia cała opona, ekstra. Lusterka nie wymieniam. Tu możemy, to wygląda źle. I felgi, tak, wymienimy sobie tutaj też felgi na jakieś inne. Przeważnie pomijam to takie wybieranie felg, żebyście nie musieli czekać 100 lat, aż ja w końcu wybiorę jakąś felgę, ale tym razem się pospieszę. Mam nadzieję, że jest podobna do tej z przodu. Dajmy coś takiego, pyk. No i wybierzmy sobie jeszcze opony. I tutaj też dajmy te takie... Patrz! Nie, to tarcza mu całe, dobra, już myślałem, że... I wybieramy te takie... O właśnie, ale kozacko. Wiesz, to nic, to jest tylko kosmetyka, to nam nic nie da, nie? Jeśli chodzi o osiągi, ale jak to będzie wyglądać, a chłopaku. Dobra, spoiler. Bardzo mi się podoba ten wysuwany i jeśli damy sobie jakikolwiek inny, to chyba on się już nam wysuwać nie będzie, no nie? No bo on ma jeszcze te takie dwa elementy, które się po podniesieniu rozsuwają na boki. I jak my cokolwiek tam przyczepimy, chyba nie pyknie. A zobaczcie, tutaj mamy nawet taki spoiler, który jest doczepiony do tylnego zderzaka. Tu mamy taki przeźroczysty, ale on też by nam blokował cały ten mechanizm, nie? Więc tak trochę nie bardzo. Podoba mi się ten spoiler. I tak głupio by było wymienić na coś innego. Szczerze? Nie wiem. Mam dylemat teraz. Zostawimy standard. Zostawimy standard, jest ładny. No i tak jak myślałem, zobaczcie, niewiele tutaj rzeczy jest. Bardzo ładny przedni zderzak był. Tylny taki bez szału, nie? Ładny tył w ogóle tej Panamery jest tak na marginesie. Mamy bardzo ciekawy dyfuzor, dam go sobie oczywiście. I końcówki układu wydechowego. Bardzo ładne były te kwadratowe, standardowe, które super wypełniają cały ten tył. I tak sobie zostawimy. Furę możemy oczywiście obniżyć, mimo że zrobiliśmy na offroad. Możemy glebnąć aż tak, nie? Do tego jeszcze możemy dać pneumatykę. Ja troszeczkę ją tylko obniżę, tak jest chyba w porządku, no nie? Jeśli chodzi o takie kosmetyczne pierdoły, to tutaj pneumatyka jest chyba zbędna, co? Nie będziemy tutaj tego instalować. No i tyle, zobaczcie, 261 punktów na offroad. Jeszcze jedną małą rzecz musimy zrobić w tym samochodzie. Musimy ustawić sobie tutaj te pierdółki. I tak, wspomaganie kierownicy, balans przyczepności. Ja bym tutaj, nie wiem, balans przyczepności, dziwnie brzmi trochę, ale ustawmy na tył. Cokolwiek to znaczy i wspomaganie dajmy silne. Chciałbym, żeby tutaj było coś takiego jak kontrola stabilności, bo ten samochód naprawdę strasznie lata. I dajmy troszeczkę miększe zawieszenie, co dziwnie trochę wygląda, dlatego że przed chwilą samochód żeśmy obniżyli w garażu, no nie? I fura wygląda sobie tak, dałem sobie do niej takie malowanko.
No, myślę, że jest w porządku, takie błotniste trochę malowanko do niej dałem. No i mamy wysuwany spoiler, myślę, że jest w porządku, jakbyśmy dali taki jakiś wielki. Może on troszeczkę by poprawił ten taki tył. Jezu, może by poprawił ten taki zgarbiony tył, nie? Że byłby coś tam, ale z drugiej strony jak ten spoiler się wysunie, to on troszeczkę poprawia, powiedzmy, tą taką bryłę tego samochodu. Myślę, że nie jest taki aż spadzisty, nie? No i teraz to pójdzie. Tak chciałem troszeczkę ustabilizować ten samochód, bo on bardzo, bardzo latał na tych driftach, jak się tutaj bokiem leciało. Troszeczkę żeśmy poprawili też. Wow! Troszeczkę żeśmy tutaj też osiągi zboostowali, ale nitro dalej mamy tak samo krótkie. No i mam nadzieję, że będzie lepiej z tym driftowaniem. Tutaj można sobie odrobinę skrócić, ale ten skrót jest taki niekorzystny. Już tutaj, próbowałem i skończyłem na skalę, bo tam od wewnętrznej strony zakrętu jest taka skała, na której można się rozwalić. Widzę, że teraz drifty troszeczkę krótsze są, już samochód nie lata tak na wszystkie strony jak wcześniej. Już go łatwiej jest opanować, taki jakby sztywniejszy się zrobił pod względem driftu. Także bardzo dobrze, ten tuning dostosowania chyba troszeczkę coś tam dał, jeśli chodzi o docisk zwłaszcza. Uwaga, będzie skrót tutaj, zobaczcie, go tak nie widać, nie? Haha, trzeba przejechać kilka razy traskę, żeby dobrze ją poznać. No i widzicie, że tutaj też dużo dało stuningowanie osiągów, czyli troszeczkę szybszy samochód jest i przeciwników zostawiłem z tyłu. Mimo że nie zboostowaliśmy go aż tak bardzo, to zobaczcie, jaka jest ogromna różnica, nie? Myślę, że to też dostosowanie dużo dało. Ciekawe, czy mogłem to zrobić przed tuningiem. Chyba tak, chyba to normalnie można w każdym samochodzie, który się posiada, zrobić takie dostosowanie, czy to włączyć właśnie stabilizację jakąś, czy tam jakąś kontrolę trakcji, czy coś takiego. Czy właśnie takie ustawienie, jak ja zrobiłem. To chyba w każdym samochodzie można, nie? I generalnie przeciwników, zobaczcie, już na mojej minimapce, na moim ludzkim radarze nie widać. Także różnica kolosalna. Dużo nie zrobiłem w tym aucie. Ciekawe, takie. Mam wrażenie, że nie jadę jakoś dużo, dużo lepiej. Tylko że ci po prostu pogorszyli się przeciwnicy, nie? A zobaczcie. Wtedy nie dwa razy podchodziłem do wyścigu i nie mogłem wygrać. A tutaj? Proszę bardzo. Teraz dostaliśmy wyzwanie, żeby pojechać na tor motocrossowy. No, w przypadku tej wielkiej krowy może być to ciekawe. A chyba coś kojarzę, tutaj jest dosyć ciasno, z tego co pamiętam. Tak, trzeba dużo się naskręcać, co dla mojej Panamery nie jest to dobra wiadomość. I mak! Założę się, że nie wyskoczysz nawet w połowie tak wysoko. Aha, zobaczymy! Czas na show! Tak, tu mamy 4 okrążenia, ale ten tor był chyba krótki. Zobaczymy, jak mi pójdzie. I powietrze! O! On blisko tej skały, cały czas driftem. Mało brakowało. O, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć na początku odcinka. Jak uruchomiłem sobie dzisiaj Need for Speed'a Paybacka, to przez chwilę jeszcze jechałem BM-ką z poprzedniego odcinka. I wiecie, jak fantastycznie mi się nią driftuje. Naprawdę, ja się nie dziwię, że takie fajne wyniki żeśmy kręcili tym samochodem na ostatnim odcinku. Bardzo, bardzo fajne auto, BMW E92. Pięknie to szło, naprawdę. Ale mamy Panamerkę teraz, mamy nowy samochód do zachwytu. I wiecie co, pod względem tej ekskluzywności w środku, ja bym się nawet skusił na ten samochód. Nawet nie wiem, czy ten samochód występuje w jakichś innych wersjach silnikowych, powiem wam. Wiem tylko o tej takiej sportowej wersji. Chyba występuje tam jakieś 2.0, nie? Raczej Porsche by nie zrezygnowało z takiej wersji bardziej cywilnej, bym powiedział, niż takiej wojskowej. Ja myślę, że tutaj robotę porobił ten
tuning dostosowania, nie? Że zrobiliśmy sobie większy docisk tyłu, bo naprawdę autem jedzie mi się teraz bardzo, bardzo dobrze. I nawet na tej ciasnej trasce poradziło sobie bardzo dobrze. Tak, udało się. Dobra, dostaniemy trochę tutaj kasy. Mam w ogóle cały czas dużo kasy, także możemy co odcinek sobie kupować nowe auto bez problemu. Za to dostaliśmy 9 koła? 19? 29! No, że nie ma co się martwić, nie? Mamy jeszcze 1 200 000 na koncie. Na spokojnie damy radę kupować sobie coraz to nowe auta. Dostaliśmy nową głowicę. Chciałbym to nitro troszeczkę zboostować, bo ono jest takie strasznie króciutkie. Zostały nam jeszcze 4 wyścigi. Aha, bo tamten to był pierwszy, taki wprowadzający jakby. Okej. To były 2 wyścigi, ale... Nie mam się takiej zawziętości po kimś, kto dał się wygonić z Silver Rock. Bardzo tego żałowałam. Miałam nadzieję, że ktoś utrze trochę nosa familii. Niezbyt lubisz familię. Te żerące komosy ryżową palanty z każdym oddechem dławią wolność. Rozumiem, że raczej nie. Brawo, kolejne wyzwanie. Jedna z moich dziewczyn wysypała się na potężnej hopce niedaleko kasyna Silver, więc teraz wszyscy musimy spróbować. Naturalnie. Okej, powinniśmy sobie chyba dać radę. Daleko to jest? Kasyno to raczej kojarzy mi się, że to daleko. Nie, to tutaj. Okej, koło mojej chaty. Ja wiem, co to jest za wyścig, on jest zarypiasty. To jest mój ulubiony wyścig offroadowy. Oho. Udowodnij, że nie jesteś tylko pyszałkowatym warciarzem. Chyba myślisz, że jestem tylko mocny w gębie. Chyba tak. Okej, zobaczymy. Nie no, jak mamy tak ulepszony samochód, to... Damy sobie radę. Chociaż... Już tak nie odstają z tyłu. Uuu, ale mnie zepchał gościu! Odlot na pewno, poleciał w kanion, super. Dobra, ten skok jest mega. Patrzcie, jaka wyrwa. Ekstra to jest. I tutaj będziemy chyba zjeżdżali gdzieś bardzo, bardzo w dół za moment. Albo będzie jeszcze drugi taki wyścig, który będzie miał taki super ostry zjazd właśnie ten offroadowy. Dobra, tutaj sobie jedziemy. Pamiętam, że tutaj często przegrywałem, bo już na samym starcie ten pierwszy skok sprawiał, że się rozsypywałem gdzieś tam, leciałem na bok czy coś. Dobra, teraz tutaj. Pik! Ekstra. No dalej, muszę prowadzić. Aha, ja zapomniałem, że wziąłem wyzwanie 300 metrów pojedynczego driftu. Oj. Będzie ciężko, prawie zrobiłem. Musimy znaleźć takie inne miejsce do tego driftu. O kurde. Kto by pomyślał, Panamera na offroad. Muszę w Fordzie o czymś takim pomyśleć, żeby takie niestandardowe auta, nie? Porobić na niestandardowe rzeczy. Ostatnio robiłem chyba Lamborghini, a Gallardo Spider na offroad właśnie. Widzę, że mamy tu pełno wariatów. Ło, to jest to właśnie! Tutaj się prawie pionowo w dół jedzie. To jest ten wyścig, no. Dobra, jadę na przełaj. W końcu mamy auto offroadowe, no o co chodzi. Teraz tutaj. Skrócimy jakoś. Ten z przodu ładnie ciśnie, no. Jest trudniej. Mogę go podgonić. Szybką furę jakąś ma. O, czekaj, tu pojadę sobie. Skrócik, cyk. A, tego skrótu nie znają, jak to? O, już chyba wiem czemu. A tu jedziesz skrótem, tu nagle skała, no. Trzeba uważać. Już prawie jestem na końcu. No już na końcu chyba stawki. Cholera, to trudny wyścig jest. Kilometr do mety. No to już koniec chyba. Nie dogonię tamtego. Ej, słuchajcie. 7 raz podchodzę do tego wyścigu i bez taranowania przeciwników się po prostu nie dało. Tutaj dogania mnie ta BM-ka znowu. Wcześniej doganiał mnie jakiś inny samochód, ale ten wyścig jest... Był! Powiem wam, że strasznie ciężki, naprawdę. Nie udało mi się pojedynczego driftu zrobić. Nie patrzyłem na to nawet w ogóle. Jezu! I co ona na to? Wciąż uważasz, że jestem tylko pozerem? Umiesz się ścigać, przyznaję. Ale nie myślisz, że paroma skokami mi zaimponujesz. Co facet musi zrobić, żeby ci zaimponować? Przede wszystkim nie starać się mi zaimponować. Moje dziewczyny od dawna nie miały dobrej zadymy. Jeśli nie boisz się o lakier,
spróbuj się z nimi zmierzyć. Zadymiasz. No, powiem wam, że czuć gabaryty tego samochodu, czuć, że on jest duży na tym, podczas tego driftowania i pokonywania zakrętów. Jednak to jest Panamera, no, to nie jest jakieś tam małe, fajne, rajdowe autko, nie jest jakieś tam Subaru, tylko jest wielka, ciężka krowa i podczas pokonywania takich różnych, tutaj na tym poprzednim wyścigu miałem takie dwa skróty. Pierwszy skrót był w porządku, mogłeś go sobie spokojnie pojechać, ale drugi był tak trudny, że właściwie nie opłacało się go w ogóle z niego korzystać. I wiecie co, są czasami w paybacku takie miejsca, no na przykład zobaczcie tutaj, nie? Że jest sobie taki kamień tutaj wielki wystający i obok niego jakby nic nie ma i przez ten teren nie możesz przejechać. Nie wiem, czy będzie tutaj coś takiego, żeby wam to pokazać. Generalnie są takie miejsca, gdzie są sztuczne takie niewidzialne ściany, przez które nie można przejechać. I czasami jak jedziesz na wyścigu, to patrzysz, o, jest taki przesmyk, mogę tam przejechać, ładujesz się w to, a to jest niewidzialna ściana i się zatrzymujesz i musisz powtarzać wyścig, bo już nie jesteś w stanie dogonić tych następnych przeciwników. Zobaczcie tu, mam mój samochód, 271 punktów na statystyce, wymagany 230. I tym samochodem na prostej bardzo jest ciężko dogonić tych przeciwników, nie? A mieliśmy już takie samochody, które miały dużo niższą statystykę, a i tak dawały radę pokonywać przeciwników. Może ten poziom trudności gry się po prostu jakoś zwiększył, albo coś? Odpowiednio ciasny do nawalanki, nie będziemy tam pchać całej ekipy. Chcesz udowodnić, że nie jesteś pozerem? Jedź tam i daj się poomijać. Dobra, no to lecimy. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Tak, tutaj da się bardzo dobrze taranować przeciwników, jak ogarnąłem na poprzednim odcinku, na poprzednim wyścigu. I zobaczcie, na proste, jak oni mnie zostawiają, mimo że mają tą statystykę naprawdę niższą, nie? Tak, da się ich bardzo fajnie taranować, ten samochód się do tego nadaje bardzo, bardzo dobrze. Bo ja Panamera ma, no, duże gabaryty, jest ciężka, jest bez problemu. Jak mi przykro, gościu poleciał w kosmos. Ej, tu mają jakiś skrócik, patrzcie na to. Kurde, trzeba uważać. Także do spychania Panamera super, ale jeśli chodzi o przyspieszenie, no już kurczę, nie bardzo. Dobra, łącznie musimy driftu chyba 3000 metrów zrobić. Nie patrzę na to chyba nawet teraz specjalnie, bo trudno jest mi w ogóle wygrać. Jest to realne, tylko jest to trudne. Tutaj ktoś wyleciał, został mi jeden. O, z tym Skyline'em się męczyłem też bardzo. To Skyline? Nie widziałem z daleka. Oj, chyba BMW. Ale ze Skyline'em i z BMW na poprzednim wyścigu miałem straszne problemy. Okej, tu się udało mocno skrócić. Ostre są te wyścigi tutaj. Się z takich ostrych gór zjeżdża. Ciężko niekiedy opanować tam samochód, serio. Dobra, teraz tutaj sobie odbijemy. Ale jestem niesamowity. Pyk. I pyk. Mówiłem wam na początku odcinka, że ta Panamera, można ją tanio dostać, tą wersję z 11 roku. Nie tam tanio, czyli 70 tysięcy. To jest niedużo, bo Panamery potrafią kosztować i po pół miliona, nie? Po 400, po tam 280 tysięcy, to jest taka standardowa wersja. Nie, i to też nie nowe, tylko takie z 2017 roku, powiedzmy, nie? O kurde, ktoś tutaj mnie skrótem bierze. Kilometr 600. O nie. Nie wiem, co to tam jechało. Ale to chyba ani BMW, ani Skyline. Coś innego, przez te tumany kurzu ciężko dojrzeć. I w drugą stronę, musimy trochę podriftować, to się może... O kurde, kamienie były. Nie byłem pewny, czy tam jechać w skrót, czy tutaj nie skrót. A tam chyba był jakiś skrót, tylko taki odgrodzony. Nie wiedziałem, czy nie uderzę w niewidzialną ścianę, ale moi drodzy, proszę bardzo, dojechałem cały i zdrowy do mety. Jest! Co ona na to? Co ona na to? Kiedy przestaniesz mówić na mnie pozer? Ludzie, przecież was tu miażdżę! Nie rozumiesz, skarbie. Moglibyśmy się ścigać gdziekolwiek. Jak myślisz, dlaczego jesteśmy tutaj? Zastanów się nad tym. Ale póki co, próba trwa.
Na razie dajesz radę, ale zobaczymy, jak długo wytrzymasz. Spotkamy się na Płaskowyżu, bądź tam. Dobrze, podjedziemy. Płaskowyż. Ciekawe. W ogóle nie powiedziałem o tym, ale pewnie już usłyszeliście, że ta Panamera ma naprawdę bardzo, bardzo ładny, taki gardłowy, fajny dźwięk. Bardzo ładnie brzmi ten samochodzik. No dobrze, jesteśmy już na miejscu. Dziwne miejsce na start wyścigu. Zaraz przy jakiejś hopce, no nie? I teraz zobaczcie, 276 punktów, 255. Na poprzednim wyścigu, jakbym się nie spychał, nie wygrałbym, naprawdę. Jeśli wygrasz ten wyścig, może się z tobą zmierzę. To zabrzmiało jak wyzwanie. Masz absolutną rację. Okej. Zobaczymy, jak pójdzie. Zapnij pas. Pojechali sobie tak, ja pojadę sobie tak i nie wyszedłem na tym dobrze, bo tam hopy... Ole mnie... oni też potrafią spychać. Dobra, dobra. No to jedziemy z tematem. Tutaj po... Czemu nie pojechali tym skrótem? Aha, już chyba wiem, bo tutaj... trzeba tak powykręcać, a poza tym po asfalcie, no nawet to ponami offroadowymi, no będzie jechać się szybciej, prawda? Nitro dalej mam bardzo krótkie, obiecuję wam, że na następnym odcinku wszystko zrobię, żeby samochód miał bardzo dużo nitra. Obiecuję, macie jak w banku. Bo tym na... O reszty, dobra, dobra. Lecimy, lecimy z tematem. Przydałoby się teraz niterko takie, żeby go tam... O kurczę, ale hopa. Ledwo przeżyłem, a jeszcze nie wiem, czy przeżyłem. To była moja. Co to było? Jo pierdziu, jaka karuzela. Dobra, teraz tutaj. Ekstra, ekstra. Ciśniemy za tamtym gościem. Ktoś tam bzyczy, kurde, tutaj V8 mam, a nie jakieś tam jakąś pierdziawkę pod maską. Proszę bardzo, 3 km, 3,5 km do celu, a ja już na przodzie. To mi się podoba i hopka. Pięknie. Dobra, już chyba im nie dam szans, nie? Czas prowadzenia. Aha, dobra, ja mam tutaj jakieś wyzwanie, że muszę być ileś czasu na prowadzeniu. Dlatego jak ten z tyłu się zbliży do mnie tylko, rozwalił się. Ale jakby się zbliżył, to ja bym go zgasił. Kurde, elegancko. I meta. Proszę bardzo. Lecimy ostatni pojedynek. Już wiem. Dlaczego tu jesteście? Macie coś z głową. Jesteście szalone, całkiem stuknięte. Robicie to, bo wszystko inne to nudziarstwo. Główka pracuje, showman. Pewnie, że wszystko inne to nuda. Po co się ścigać, jak nie masz po tym blizny? Przychodzi mi do głowy jeden czy dwa... Przestań. Właśnie się do ciebie przekonałam. O! Dobra, zasłużyłeś. Ostatnia próba. Będziesz na lotnisku? Mogę być, spoko. Dobra. Zobaczcie, to brzmi jak wyzwanie. 279 kontra 280. Spróbujmy, chociaż może być ciężko. Zaczynam z tej samej odległości po drugiej stronie góry. Lepiej nie martwi mojego... Okej! Musimy dojechać jak najszybciej na miejsce. Obserwatorium? Czekaj, coś mi się złego kojarzy chyba z tym. Nie jestem pewny, ale... Oni chyba nas wystawią dla familii. Jedziemy oczywiście na przełaj, no kurde, mamy auto offroadowe, no to jak? Bardzo trudne były te wyścigi tutaj, trzeba przyznać. Nie wiem, czy dobrze robię, że jadę na przełaj. Zaraz zobaczmy na mapkę. O, shit! Wiecie, gdzie my musimy do obserwatorium? To musimy tymi tutaj pokluczyć. A nie, to chyba do obserwatorium to spoko, bo tu, w tej części, tu coś było ze zdradą, nie? Dojeżdżamy powoli, pyk. Będziemy tutaj mieli chyba ostateczny pojedynek. Chyba będziemy się ścigać tą drogą, którą ja jadę teraz. Może być ciężko. Może być ciężko, ale jak coś to zepchniemy. Ten ostatni boss przeważnie jest łatwy do pokonania. Powinniśmy dać radę, na spokojnie. Jacimy. A teraz się zabawmy. Wyścig do kanionów, jeden na jednego, ty i ja. A więc przygotuj się na porażkę z tym pozerem. Ha! Lecimy, jaki negatyw w ogóle ma ten raptor, nie?
Przepraszam, nie chciałem! Żartowałem, chciałem, zrobiłem to z premedytacją. Ostateczny pojedynek, trzeba się skupić, tak? Uważaj przy kanionach. Są tam dwie z moich ulubionych chopek. No, jedna z moich ulubionych. A druga... Co to było? Dlaczego ona się szybciej zrespiła ode mnie? Joko bezwzględna, ej! Kamień! O, ledwo się uratowałem, super! Co to było? Czemu ona we mnie tak wjechała? Ryzykowała tak dużo, ej! Dobra, ciśniemy, ciśniemy, no, ciężko ją dogonić. Mamy przed sobą cały wyścig! Kurde, ale na prostej jest lipa z tą Panamerą. To jest bardzo lipa, dobra, 10 km do celu, to powinienem jeszcze coś tam nadrobić. Czyli tu jest skrót chyba, jadę skrótem. To fajny skrót, ale jestem z przodu, jestem z przodu. Teraz tylko jej nie przepuścić. Prawie straciłam głownik. Chyba mam rozwalone zawieszenie. Tak się należy ścigać. O, odjechałem trochę na pobocze, to się mocno zwalnia. Dobra, 260 km na godzinę muszę osiągnąć. Jak ona ciśnie? Nie ma mowy, nie ma mowy, nie dam ci. Tak mnie zepchnęła wtedy. Nawet się nie stara. Ta, nie stara, to kurde, cały spocony. Gdzie ona jest? Zniknęła. Zniknęła mi z radaru. Kamienie! Tylko mnie trzeba było uważać, bo jak za mocno w nie przywalisz. Widzę, że ciśnienie komuś skoczyło. Jak za mocno przywalisz w kamienie, no to ci resetuje samochód, nie? I ten z tyłu może cię łatwo podgonić wtedy. Trzeba na to uważać. Dobra. Tu są piękne widoki. Nie przyzwyczajaj się. I. Nie wiem, czy mnie tam to jeszcze podgoni, nie widzę jej na radarze, ani nie, nawet jak się spojrzy tu do tyłu, ale podczas gdy jestem w powietrzu, patrzcie, widać, wow, zrobili nawet komorę silnikową, jest tam coś w środku, fajnie, dobra, 260 km na godzinę musimy osiągnąć. Dawno nie spotkałam kogoś, kto tak mocno wkurzał familię, że wypędzili go z miasta. Cóż mogę rzec, nic nie robimy na pół gwizdka. To dotyczy też naszej zemsty? No oczywiście. Dobra, nic nie robimy na pół gwizdka, zobaczymy. I tutaj będzie chyba ta chopka, co ona tak niby lubi. Już prawie. Uwaga! Ja pierdziut. To jedziemy. I następna. Erma. Ja piernicze, nie znam tych chopek. Ole wielkie, kurde. Ekstra. Właśnie tak się to robi. Ale fajne hopki, zarypiasty ten pojedynek. Powinien być normalny taki wyścig do wyboru tutaj. Wow, mocno jechała, trzeba przyznać, że naprawdę. O kurde, ile kasy za to? A, 31, tyle co zawsze, nie? Prawie. Dobra, ulepszamy furę. Czy nie ulepszamy? No, dopiero teraz dostałem bonus do nitra, wymieniamy. Już chyba więcej Panamerą nie będę jeździł po offroadach, bo powiem wam, taka krótka recenzja, samochód jest bardzo średni na offroady. Mamy nowe samochody, Acura NSX, czyli też Honda NSX, Diablos się pojawił, ciekawe, pod co zrobimy ten samochód, no. Jaguar, o, Jaguara chyba nigdy nie wybierałem, to możemy go sobie też ogarnąć. Ale czuję, że żyję! Jestem niezwyciężony! To jest prawdziwa jazda! Tak, trzymaj! To mi się podoba! Naprawdę chcecie to zrobić, co? Naprawdę tak! No, to powodzenia! Będziemy się przyglądać! Może nawet same wytniemy parę numerów! Szerokiej drogi, showman! I pamiętaj, jeśli nie ściskasz kurczowo kierownicy, to wcale się nie ścigasz! Amen! Okej, okay. Czyli chyba mamy kolejnych Sprowadzasz się teraz z ekipą sióstr świeżaków? Większy wariat niż myślałem. Udo? Co tam? Obserwowałem ciebie i twój team. Naprawdę chcecie uderzyć w familię. To dopiero będzie coś. Nawet się nie zorientują. Słuchaj, no, gdyby były kłopoty,
Liga 73 jest z wami. Okej, okay, czyli mamy dwóch sprzymierzeńców na offroadach, bardzo fajnie. No i tak, Porsche Panamera, powiem wam, że tak słabo sobie radziła na tych offroadach. Trzeba było ją naprawdę mocno stunigować, zwłaszcza na początku, żeby jakoś dawała radę. Chociaż może by tutaj poratowało troszeczkę, wiecie, lepsze nitro, no nie? No bo to nitro tutaj w aucie miałem bardzo, bardzo słabe. I gdybym troszeczkę przyłożył do tego uwagi, do tego tuningu na nitro zwłaszcza, to może byłoby lepiej. Kurde, nie czaję, ten gościu ma tak dziwną twarz, wygląda... Dziwnie go zrobili, nie wiem. Nie podoba mi się. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnym. Hejas!